Hej, witam was moi drodzy. Dzisiaj zapraszam was do pierwszych wrażeń. Może to będzie też na żywo, będzie też na żywo aplikacja, ale nie wiem, czy uda mi się do was powrócić później. Zobaczymy. Może tak, więc nazwijmy to test na żywo produktu, który ostatnio zakupiłam. Będzie to taki zestaw, przepraszam bardzo, z Bare Minerals, które kupiłam będąc w Swansea. Słuchajcie, byłam w Swansea przedwczoraj. Co się dzieje z moim garłem? Jeszcze jestem chora. Pojechaliśmy z Mateuszem na jazdę próbną samochodu, potem jakiś shopping czy coś. Myślałam, że się odkupię po prostu za rachem wszystkie sobie, których tutaj nie mam. Myślałam, że się odkupię. Nie kupiłam nic. Kupiłam tylko masło do ciała z The Body Shop i to, co tutaj mam. I właśnie chciałam kupić ten podkład Estée Lauder Double Wear Light, które widzieliście też na żywo. Jak nie, to zostawię wam link w opisie. Ale tak ostatnio koleżanka mi mówi, spróbuj sobie Bare Minerals, jak masz problemy z cerą. Teraz ostatnio mam straszne problemy. Tutaj, jak widzicie, tu jest wszystko spoko, a tu na dole cały czas coś się dzieje. No i stwierdziłam, a spróbuję to Bare Minerals, zaraz się żyje. To jest tak mineralny puder, on to niby ma leczyć i w ogóle. Ghost Makeup Artist. Znacie go może, jest to właśnie makeup artist, makijażysta z Cardiff i on jest właśnie fanem tego podkładu. I ja tak poszłam po ten podkład, no i taki podkład kosztuje około 30 funtów, to on jest, a pani mi mówi, słuchaj, jest tu zestaw za 50 i koleżanka też mi o tym mówiła, tylko dawniej ten zestaw za 50 funtów nie zabierał pełnowymiarowego podkładu. Natomiast w tym momencie pełnowymiarowy podkład jest w tym zestawie. Więc to jest zestaw Bare Minerals, on kosztował 50 funtów, więc to nie jest mało, ale zaraz zobaczycie, co tam jest w środku. Więc w środku mamy puder, numer 1, później mamy brązę, troszeczkę mniejsze opakowanie, ale też jest tylko bardzo dużo, brązę, puder transparentny, gdzieś tu się na obrazku zniknął, puder transparentny i 3 pędzle. I to wszystko jest zapakowane w takie pudełeczko. Ja wam tutaj z tyłu spróbuję pokazać, nie wiem, czy wy zobaczycie, jak tutaj pani tutaj zaczerwienienia, tutaj trącik, a tutaj nie wiem, co się jej przykryło. O, Dark Circus, widzicie, cienie pod oczami, więc to jest wszystko. To jest puder mineralny i tu jest napisane podkład, że to leczy też skórę z jej doskonałościami, po prostu przebarwienia. Po prostu to jest mineralny, nie zapycha, jest bardzo zdrowy ten podkład dla skóry. Aha, i również jest tu primer, więc ja sobie otwieram ten zestaw i będę wam pokazywać po kolei, co w nim się znajduje. Tylko muszę sobie tu poodsuwać rzeczy, poranna kawusia. A więc tak. Jedziemy z tym kopsem. Wyciągam po kolei. Uwaga, więc pełnowymiarowy produkt. Pani mi dobrała w kolorze N1 Fairly Light. Tak się prezentuje. To jest taki kolor neutralny, ani nie za żółty, ani nie za różowy. Później mamy ten puder wykończeniowy. On się nazywa Mineral Veil, czyli taki weil na naszą twarz. I tutaj mamy bronzer. Dość ciemny i dość ciepły, ale to jest warm, czyli to nie jest dla konturowania, tylko do ocieplenia twarzy. Tutaj mamy taki, taką bazę. I 3 pędzle. Zobaczcie, jakie fajne są te pędzle, już je odpakowałam. Czyli ten jest do podkładu, ten jest do bronzera, ten jest do korektora. I podobno ten podkład mega, 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 mega kryje, tylko trzeba po prostu baw, czyli masować. Więc pewnie przyspieszę, ale ja sobie to wszystko pootwieram wcześniej. I co ja robię? Przesypuję sobie to na wierzchu. Dość dużo. Swirl. O, jak dużo. O, ten puder będzie wszędzie, czyli ostrzepujemy tak, żeby nie było go widać na pędzlu. Daleko widać, no i nakładam. Zobaczyć w podkład. Ach, w sumie mam tu lusterko. No i kręcimy. O, on jakby moim zdaniem się trochę rozjaśnia. Dobra, masowuję. Są dwie wersje, oryginalna i teraz zrobili matową. Nie wiem czemu, ale wziąłam tą oryginalną. Ale mam też tłustą cerę, ale pani powiedziała, że do tłustej cery też to jest. No dobra. Coś się dzieje, powiem wam. Co prawda to mi tego nie zakryło, ale coś się zaczyna dziać na tej twarzy. To dopiero jest
tak jakby pierwsza szczepuje. Dziwne. No ale jakie tam ma robić krycie? O nie, nie nałożyłam bazy. Słuchajcie, nie nałożyłam bazy. A jestem młoda. No już trudno. Za późno. Się namachać. No dobra, jedziemy dalej. Biorę teraz mniejszy pędzelek. Flawless Face. I biorę bronzer. Nie wiem, czy będziemy nim konturować. Biorę tyle. I ta sama zasada. Szczepuję nadmiar. No i jedziemy z konturowaniem. Wow. Powiem wam, że w kamerze to bardzo ciemno wygląda, na żywo tak nie jest, ale tu mi się robi plama. No, wygląda to spoko. Widzicie, tak wygląda z bronzerem, czyli ociepliło mi skórę. Bardzo fajny efekt. Bardzo mi się podoba. Co ja teraz zrobię? Po prostu dołożę sobie swojego różu jakiegoś. Co by tutaj wybrać? Wybiorę dzisiaj może Inglot. Tak wygląda efekt końcowy. Nałożę sobie jeszcze pomadkę L'Oreal w kolorze 728 Honey Beige. To nie koniec. Jeszcze puder transparentny, więc to samo jeszcze na koniec. On jest bardzo różowy. Nie wiem, co z tego będzie. Nałożę go tym samym dużym pędzlem co podkład. Więcej niż tu. No nie, zostawiam. Generalnie bardzo mi się podoba zamysł i efekt na buzi. Jest taka naturalna, naprawdę naturalnie to wygląda, widzicie? Naturalny glow, wszystko jest wyrównane, bez żadnego korektora, bez niczego, widzieliście. No i co? Jest godzina 10:53. Idę dzisiaj do pracy wieczorem, więc za niedługo się z wami spotkam. I również po pracy, więc dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia niedługo. Hej, witajcie moi drodzy. Jest godzina 14:23. Nie wiem, czy to zobaczycie. No nic, musicie mi uwierzyć na słowo, że jest godzina 14:23. I co mam do powiedzenia? Jak na razie, po 3-4 godzinach, podkład prezentuje się całkiem. No niestety, jak widzicie, ten bronzer to jest jakaś wielka porażka, ponieważ nie umiem się nie obsłużyć i zrobiłam sobie po prostu dwie plamy na policzkach. Jedna plama, druga plama. Ale to nie o to chodzi. To trzeba dojść do wprawy. Podkład się trzyma w nienaruszonym stanie. Jak widać, się błyszczę, ale to też dlatego, że
On jest rozświetlający i po drugie jest straszny upał, ale w ogóle mi to nie przeszkadza. Jakoś tak nie wygląda to tłusto, że tak powiem. I co? Jedyne, co mogłabym zarzucić, to tu powiększę. Widzicie, na nosie on mi zszedł. Ale to tylko i wyłącznie dlatego, że kilka razy się przebierałam, nie wiedziałam, co mam ubrać, więc ubierałam, ściągałam bluzki i po prostu on mi się przedarł tu przez nosem i nie poprawiałam, bo chcę zobaczyć, jak się będzie trzymał. No, ale jak tak patrzę ogólnie, jak to wygląda, to jestem bardzo zadowolona. Uważam, że to jest nadal bardzo naturalny, fajny efekt, w ogóle go nie czuję na twarzy. W ogóle mam wrażenie, że nie mam nic na twarzy, więc to jest wielki plus. Nie wiem, czy będzie długotrwały, zobaczymy, ale jak na co dzień i jak na to, że ma mi pomóc wyleczyć skórę, to jestem na tak. Więc zobaczymy się pewnie, jak będę szła do pracy i może w pracy gdzieś tam urwę się i po pracy, jak ostatnio. Okej, więc jak na razie bardzo jestem zadowolona z tego efektu i mam nadzieję, że się polubimy do końca. Hej, witajcie moi drodzy, która jest godzina? O nie, no nie wzięłam zegarka. Ale przed chwilą jadłam, było 10 po 5, więc jest jakoś tak 15 po 5, zaraz idę do pracy. I muszę wam powiedzieć, co bym wam tu powiedzieć. Jak widzicie, powiększę, co wy tu widzicie w podglądzie. Tak jak już mówiłam wcześniej, trochę mi się z nosa zdarło, ale... bronzer z bronzerem jest tragedia, ale ja chyba go po prostu za dużo nałożyłam i po prostu zrobiły się dwie plamy, jak już wcześniej powiedziałam, więc... bronzer to jakby dwie plamy, tragedia, ale jeżeli chodzi o twarz, to uważam, że prezentuje się całkiem, jest spoko, minęło ile godzin, no tak z 5 godzin minęło, jeszcze tam podkład jest na twarzy, nie mam żadnego korektora, nie mam nic w sumie do przykrycia tych niedoskonałości, tylko ten sam podkład i uważam, że radzi sobie świetnie, jeżeli chodzi o krycie, to jest dla mnie wystarczające. A jak nie, to polecam komuś właśnie korektor, ale myślę, że bym jeszcze dopracowała kilka warstw tego podkładu na niedoskonałości osobno, to byłoby jeszcze lepiej. Ale jak na razie spoko, tylko gdyby nie ten zastrany bronzer. No ale tak, 5 godzin podkład cały czas jest na twarzy, nic nie spłynął. Nic się nie podziało, dalej ładnie wygląda, dalej twarz jest rozświetlona, aczkolwiek nie świecąca od tłuszczu, więc spoko. A jeszcze taki krótki update, powiem wam, że dzisiaj już jest trzeci dzień mojego lakieru Essie, tego musiałam tylko poprawić, bo go sobie oderwałam. I generalnie fajnie, nic się nie przeciera, końcówki są spoko, jedyne to mi tu odprysł, ale jak na trzeci dzień to... to szok, bo u mnie lakiery się trzymały 2 godziny generalnie, więc Essie jest spoko, kolor Gogginsa, pokazywałam go na Instagramie, jak ktoś mi tam napisał, że mam tragicznie pomalowane paznokcie, no mam, trudno, ale z daleka tego nie widać. I to było na tyle, zapraszam was za kilka godzin, może w pracy już, będę kręcić telefonem, pa! A, jeszcze coś chciałam powiedzieć na temat tego podkładu. Jestem bardzo zadowolona z tego względu, że on tak jakby wypełnia pory, w sensie, że on nie wchodzi w nie tak, że podkreśla je, ale fajnie, fajnie wygląda. No może to nie jest tak, że ich nie ma, one są, ale nie podkreśla tych porów, więc jak macie rozszerzone pory, to to wam to troszkę zniweluje. No i to wam tylko chciałam powiedzieć, że fajnie prezentuje się na buzi. I to by było na tyle. Narka! Hej, witajcie kochani. Słuchajcie, przychodzę do was po raz ostatni. Skończyłam dzisiaj trochę wcześniej pracę. Jest godzina 23:48. Jestem bardzo zmęczona i sprawdźmy, jak sobie poradził podkład. Jak widzicie, aby to ocenić. No, nie oszukujmy się. Podkład się stara równomiernie, jak widać po bronzerze stała tu jedna plama i tu jedna plama. Ściągałam nos dużo, jestem jeszcze trochę przeziębiona, więc tutaj nawet nie wygląda to tak źle. Powiem wam, że od 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, znowu 14 godzin. No uważam, że jak na 14 godzin to jest spoko. No nie wygląda, nie jest to podkład pierwszej świeżości. Ale jeszcze bym tam mogła wejść.
Uważam, że podkład spisał się fajnie. Jest to całkiem inny podkład niż Double Wear czy Double Wear Light. Jest również mocno kryjący, co prawda, ale ma całkiem inną formułę, jest dużo lżejszy. Myślę, że osoby bez problemów na twarzy będą zachwycone. Ja i tak mam problemy, jak widzicie, tu mam jeszcze blizny potrącikowe i jeszcze tam coś mam. I spoko się przykryło, wszystko ekstra. No i mam nadzieję, że trochę leczyć ten trądzik. Aplikacja fajna, ale niestety trzeba się trochę pomachać, namachać tym pędzlem. Jeszcze do końca nie wiem, jak aplikować ten podkład i bronzer, ale mam nadzieję, że z biegiem czasu mi to przyjdzie. I kto wie, może znajdzie się w lupiecach w tym miesiącu. Jak na razie jestem bardzo zadowolona. Jak widać, twarz wygląda nawet spoko. Po tylu godzinach, no nie oszukujmy się, nigdzie nie było napisane, że to jest long lasting produkt, długotrwały, ale uważam, że 14 godzin jeszcze by mogła tak gdzieś wyjść, także spoko. No i to by było na tyle. Wiecie, widzicie, jak ten podkład się zachowuje. Nie wiem, czy wiecie, bo już mówiłam w innych filmikach, jak nie, to powiem wam jeszcze raz, że moja cera jest zmieszana w kierunku do tłustej. W tym momencie jest lato, jest naprawdę gorąco, on jest teraz tłusta. No i tyle. Mam nadzieję, że spodobał wam się test na żywo. Może ktoś z was skorzysta z tego podkładu, a może się komuś nie spodobał. Dajcie znać, czy go kiedyś używałyście, albo czy macie w planach, albo co w ogóle o tym sądzicie i co sądzicie o płynach mineralnych, czy rzeczywiście one tak leczą skórę. Jest to całkiem inny podkład jak Estée Lauder, ale bardzo mi się spodobał, więc jak na razie jestem naprawdę bardzo mile zaskoczona tym podkładem. No i podlinkuję wam jeszcze, zostawię wam linka do ostatniego mojego testu na żywo, gdzie testuję Estée Lauder Double Wear Light w ekstremalnych warunkach. A jak na razie ten jest bardzo fajny i jestem zadowolona. Miejsce by było na tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Dziękuję. Buziaczki. Pa, pa.